Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym złożyłem, mam tutaj potwierdzenie złożenia zawiadomienia na panią, która po pierwsze mnie tam zniesławia, po drugie grozi, są groźby karalne, na które ja po prostu nie mogę być obojętny, więc które wzbudzają zawiadomienie realną obawę spełnienia. Dlatego postanowiłem zgłosić tą sytuację na policję. To jest jedyne rozsądne i normalne rozwiązanie tej sprawy. Nie wolno takich rzeczy robić. Wam bardzo dziękuję za to, żeście powiedzieli mi o tym, że pani odniosła się jakby, że w filmie opowiada o tym, jak to miałbym przepraszać ją, wpłacać jej 100 tysięcy złotych za to, żebym miał możliwość przeprowadzenia jakichś tam testów tego urządzenia. Do takich sytuacji absolutnie nie doszło. Nie wiem, z kim się pani kontaktowała, dlatego wolę tą sprawę zostawić w ten sposób, bo podobno już się spotkaliśmy i podobno będą jakieś inne filmy, które będą o tym opowiadały, więc z obawy przed tym, że sam nie wiem, co z tego może wyniknąć, wolałem zgłosić sprawę na policję tam, gdzie to powinno być zgłoszone. Mnie technologia już, że tak powiem, nie interesuje. Wy macie swój rozum i sami decydujcie o tym, na co wydajecie pieniądze. Ja tylko jedynie chciałem to po prostu przedstawić w sposób taki, żeby, skoro dostaję mnóstwo maili mówiących o tym, żeby przebadać technologię, technologii nie jestem w stanie przebadać, bo nikt mi tego nie zezwala, a chce, żebym pokazywał, jakież to wspaniałe, no to na takie rzeczy absolutnie się nie zgodzę i na pewno nigdy w życiu czegoś takiego nie zrobię. Zresztą nie tylko ja, tylko również moi koledzy, z którymi razem współpracujemy. Nie będziemy pokazywali czegoś, co być może nie działa, być może działa. My tego nie wiemy, więc na pewno nie. Zresztą na wszystko mam dowody, jeśli będzie kiedyś taka potrzeba. Na razie nie ma takiej potrzeby, ale policja otrzymała wszelkie moje dowody na to, co ma miejsce i co jest faktem, a nie jakimiś domysłami, jakimiś opowiadaniem bzdur, nie wiadomo czego. Dlatego słuchajcie, sytuacja jest taka, jaka jest. Nikt nie będzie groził mi, być może mojej rodzinie, teraz może paralizatorem, potem może czymś innym. Nie mam pojęcia, absolutnie nie mam pojęcia, czym mogą tutaj jeszcze grozić. Ja nie pozwolę sobie na takie traktowania. A druga sprawa jest taka, że miałbym być przepłacony przez firmy, żeby technologia nie wyszła. Firmy płacą mi nieraz za pokazanie jakichś urządzeń, ale ja najpierw patrzę, co to jest za urządzenie i pokazuję to urządzenie wtedy, kiedy uważam, że ono faktycznie spełnia oczekiwania i nie chciałbym Was absolutnie w żaden sposób nigdy oszukać. I wtedy ewentualnie płacą, ale nie płacą mi za to, żebym blokował jakieś... Zresztą to są w ogóle jakieś insynuacje totalne, dlatego myślę, że zrobiłem najlepiej, jak potrafię. Na razie nie zgłaszam sprawy do sądu, bo po prostu szkoda mi czasu na taki element. Ale jeśli znalazłby się jakiś prawnik, który chciałby z tą sprawą się zająć, to ja go bardzo serdecznie zapraszam. Od razu mówię, mnie nie interesują pieniądze dla mnie. Jeśli byłaby szansa na to, żeby przez to, że ktoś próbuje moim nazwiskiem promować coś, co być może działa, być może nie działa i chce ode mnie 3 milionów złotych zadośćuczynienia, tam 2, 1, ja już nic się zgubiłem, to takie kwoty, że ja w ogóle szkoda gadać, zresztą płacę po 100 tysięcy ludziom za to, żeby coś mi pokazali, więc spoko. To jeśli ktoś by chciał, to ja tutaj w tej chwili deklaruję, ten film będzie zawsze na YouTubie, chyba że YouTube go usunie, ale to możecie sobie zgrać, że jeżeli ktoś by chciał zająć się tą sprawą i ta sprawa jest do wygrania w 100%, bo to jest po prostu banał, to ja w tej chwili deklaruję, że odszkodowanie, które miałbym ewentualnie żądać, na razie nie mam takiej ochoty i nie mam czasu na głupoty, ale jeśli by była taka sytuacja i ktoś by chciał to zrobić, to ja od razu mówię, że odszkodowanie przekazuję na dom dziecka wskazany przez kogoś z Was. Nie ma żadnego znaczenia. Po prostu pomożemy przy okazji ludziom. Ja dla siebie nic nie chcę, ja sobie radzę, ja pracuję i mam z tego pieniądze. Moje dzieci mają co jeść. Daj Boże, jeszcze chodzą zdrowe i żywe, więc jest spoko. Dobra, słuchajcie, koniec tego wywodu. Idę do pracy, bo trzeba się wziąć za jakąś pracę, ale uważałem, że taka sytuacja
musiała się skończyć przynajmniej na zawiadomieniu na policji, bo jeżeli ktoś Ci grozi, to też do Was jest taki apel, że jeżeli ktoś Wam grozi, że się z Wami spotka, będzie z Wami z paralizatorem, przyjedzie, czy może nie wiem z czym jeszcze, no to takich rzeczy nie wolno przepuszczać. Po prostu nie wolno się tak dawać traktować. Tyle w temacie. Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy interesują się żywo sprawą i przekazują mi pewne informacje. Przecież ja nie oglądam różnych rzeczy cały czas, a dostałem od Was po prostu informacje, dlatego postanowiłem sprawdzić, zobaczyć, co się dzieje i, no i po prostu sprawę skierować w taki tok, w jaki powinna być skierowana od samego początku. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie pozytywnie, że wszyscy będziecie po prostu rozsądnie podchodzili do różnych tematów i tyle. Bardzo dziękuję i tyle.